Witam cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawy Okiem Katolika. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co może robić katolik w nowo zaistniałej w Europie sytuacji. Zapraszam. Nie będę przedstawiał wam faktów, ponieważ te z pewnością znacie. To, co wydarzyło się na Ukrainie, za wyjątkiem ludzi w podeszłym wieku, raczej nikt z nas nigdy nie obserwował, nie doświadczył, nie dopuszczał chyba nawet, że coś takiego może za naszego życia się wydarzyć. Zostaliśmy wychowywani w przeświadczeniu, że po Drugiej wojnie światowej. Człowiek wszedł jakby na, wyższe, na wyższy poziom moralności, jakiejś świadomości, i że wojna tak naprawdę w Europie jest czymś zupełnie, zupełnie wykluczonym. To niestety okazało się nieprawdą i obnażyło naiwność takiego myślenia, że natura ludzka stała się dobra. Ponieważ ludzkość przeżyła potworność II wojny światowej, to teraz po około 70 latach i w ogóle już w nieskończoność, człowiek jest pacyfistą i człowiek jest mądry, rozumny i dobry. Ze swojej natury. Tak nie jest, i bardzo was proszę, żebyście teraz ten niepokojący czas wykorzystali do tego, żeby przynajmniej to sobie uzmysłowić. Że tylko idąc za Bogiem, tylko mocna więź z Bogiem i pełne oddanie temu, co Bóg powiedział człowiekowi, jest szansą na to, że natura człowieka ulegnie zmianie na lepsze. Wrodzony humanitaryzm, pacyfizm, braterstwo jakieś ponadnarodowe, ponadkulturowe, ponadreligijne. Nie istnieją jako wartości, to są mrzonki. Tylko uważne wsłuchanie się w słowo, które Bóg skierował do ludzkości i wierne pójście za tym słowem, mogłyby dać ludzkości pokój na Ziemi. Tak jednak się nie stało. Ludzkość żyje dzisiaj zupełnie innymi wartościami, niż te, które Bóg wyznaczył człowiekowi, jako wartości, za którymi człowiek powinien pójść. Natomiast nie chciałbym już teraz dłużej filozofować w ten sposób i chciałbym bardziej skupić się na tym, co my, jako katolicy, możemy teraz w tej sytuacji zrobić? Wojna na Ukrainie zmienia sporo. Zmienia o tyle, że minął czas pokoju. Czas pokoju to jest czas, w którym szatan kusi człowieka zupełnie innymi rzeczami niż czas obecny. W czasie dobrobytu i pokoju szatan głównie żeruje na uśpieniu człowieka. Na tym, żeby człowieka uśpić, żeby człowiek stracił czujność, żeby. Zaczął skupiać się na głupotach, potem wpadł w jakiś marazm, zakręcił się w swoim życiu. No, różne są techniki działania złego na człowieka, natomiast czas dobrobytu i pokoju to jest według mnie czas, w którym na człowieku można zrobić trochę więcej. Obecny czas natomiast to jest czas, w którym te techniki na pewno się zmienią. Teraz już zły nie będzie próbował żerować na naszym uśpieniu, będzie próbował żerować na czymś zupełnie innym. Na pewno nikt z nas przez najbliższy czas nie straci czujności. Raczej każdy z nas ma teraz szansę na okres trochę bardziej trzeźwego spojrzenia na rzeczywistość, która nas otacza. Natomiast inna technika złego, która teraz staje się aktualna i zagraża mi, tobie, to jest strach. On będzie próbował teraz w ten sposób. Wcześniej jest uśpienie dobrobytem i pokojem, teraz jest paraliż strachem. I to również jest bardzo skuteczna technika żeby człowieka może nie uśpić, ale przez strach również osiągnąć podobny efekt jak uśpienie, czyli odciągnąć człowieka od Boga, odciągnąć człowieka od rozumowego skierowania swojej woli ku Bogu, słuchania się w to co Bóg chce powiedzieć i potem realizowania tego słowa. Więc mój kochany widzu, teraz będzie garść nieproszonych rad z mojej strony. Mam nadzieję, że obejrzysz je do końca. Postaram się nie mówić za długo. Pierwsza rada, którą ja sam sobie udzieliłem i też bardzo proszę o to, swoją żonę, to jest taka, żeby po obudzeniu z samego rana powiedzieć: Jezus Chrystus jest moim Panem i zbawicielem, i się pomodlić. Naprawdę się pomodlić. I chodzi mi o to, żeby to była rzecz, która poprzedzi zajrzenie w telefon. Być może niektórzy z Was nie mają tego problemu i mają jakiś taki porządek poranny, natomiast sporo ludzi, ja również ulegam czasami takiej pokusie, chociaż staram się pilnować w tym zakresie. Człowiek się budzi. I tak jeszcze leży chwilę w łóżku, telefon, przed twarz, pierwsza rzecz i coś tam od razu zaczyna się dziać. Jaki efekt coś takiego może wywołać? Niepokój, obudzenie, rozchwianie. Każdy z nas składa się z ciała, psychiki, rozumu i duszy. To chyba jest takie trochę moje autorskie rozróżnienie. Można pewnie różnie to nazywać, ale takie chyba mamy mniej więcej składowe. I teraz, moim zdaniem, jest czas, chociaż. Człowiek powinien w każdym czasie troszczyć się o te cztery jakby swoje składniki: ciało, rozum, psychikę i duszę. One się wzajemnie bardzo przenikają. Jeżeli na przykład weźmiemy sobie ciało, ciężko jest w ciele, które jest przejedzone, albo w ciele, które jest przepite alkoholem, spożywa za dużo alkoholu. Ciężko na przykład potem, żeby w tym ciele znajdowała się zdrowa psychika, rozum dobrze funkcjonował, przez co możemy się zatroszczyć o, o zbawienie naszej duszy. Więc oczywiście te wszystkie cztery składniki są zawsze ważne. Natomiast moim zdaniem, teraz jest czas, w którym szczególnie trzeba się zatroszczyć o swoją psychikę. Bo to jest czas, w którym łatwo chyba się rozchwiać. I teraz taktyką złego na nasze życie będzie próba wprowadzenia nas w rodzaj dygotu jakiegoś. Więc stąd ta moja pierwsza rada. Ona mi bardzo pomaga. Jeżeli zaraz po otwarciu oczu. Powiem, Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem oraz postanowię sobie, że co najmniej do zakończenia modlitwy nie dotykam swojego telefonu, najlepiej w ogóle opóźnić czas. Przez telefon rozumiem w ogóle zajrzenie w jakieś ekrany i bombardowanie samego siebie informacjami. To już mi bardzo pomaga. Jeżeli zdarzy mi się, co mi się zdarza bardzo rzadko, to, że po obudzeniu leżę w łóżku, jeszcze tak się sobie nie wstałem, ale już wezmę telefon do ręki. Ten dzień najprawdopodobniej będzie gorszy niż mógłby być. Druga rzecz, o którą chciałbym bardzo poprosić i do której namówić, no, wszystkie te rady to nie będzie jakieś bardzo odkrywcze. To jest, kochani, najważniejsza broń, jaką w XXI wieku ma katolik, Różaniec. Maryja powiedziała w kilku miejscach, że teraz zwrócenie się ku niej jest dla ludzkości jedynym tak naprawdę sensownym, Krokiem, powiedzmy tak sobie w ten sposób kolokwialnie. Katolicyzm bez Maryjności w każdych czasach jest sprzecznością samą w sobie, tak bym to ujął. Natomiast w tych czasach szczególnie. Maryja powiedziała w kilku miejscach, że jej niepokalane serce to jest miejsce, do którego mamy się teraz uciekać. Jeżeli po pierwsze chcemy zatroszczyć się o, o samych siebie, o zbawienie swojej własnej duszy, co jest pierwszym naszym w życiu obowiązkiem. A po drugie, jeżeli chcemy wbić złu teraz, jakby clean, we wszystkie jego plany na świecie, to to jest broń, którą polecałbym, jakby używać jeszcze nawet zanim zaczniemy myśleć o broni konwencjonalnej. To jest najsilniejsza broń, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Tutaj nie robiłbym rozróżnienia. I jak już mówiłem w poprzednim odcinku. To jest skuteczna broń tylko wtedy, kiedy od teorii przejdzie się do praktyki, czyli ten różaniec się odmawia. To jest trochę tak jak z bronią konwencjonalną. Broń, która nie jest naładowana, to jest tak naprawdę kawałek metalu, który nie jest żadną bronią. No, można nim rzucić w kogoś. Natomiast jak się go naładuje, to zaczyna być narzędziem skutecznym w, w swoim przeznaczeniu. I podobnie jest z różańcem. Różaniec to jest broń, w której siła rażenia zależy jakby od tego, czy go odmawiamy. Najważniejsze wróżenie to jest odmawianie. Sam w sobie nie stanowi zbyt skutecznej broni przeciwko złu, jeżeli mówimy o powiedzmy tym przedmiocie. Natomiast kiedy zaczynamy go odmawiać, zaczyna być śmiercionośną dla zła, no, bronią. Tak to bym ujął. To jest moment od jakiegoś czasu zastanawiałem się w którym momencie powiedzieć o tej książeczce. Pewnie niektórzy z was ją znają. Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Napisał ją święty Ludwik Maria Grignot de Montfort. Ja mam ją w takim wydaniu niebieskim. Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. To jest książeczka, która moim zdaniem to nie tylko na te czasy, które są teraz. Ogólnie od jakiegoś czasu to była książeczka, o której chciałem powiedzieć. Więcej o niej powiem przy najbliższej okazji. Natomiast polecam, jeśli ktoś jeszcze jej nie ma, zaopatrzyć się w tę książeczkę i ją sobie... Czytać. Chyba jest to też dobry moment, żeby wrócić do poprzedniej książki, o której mówiliśmy na tym kanale, czyli Walka duchowa Wawrzyńca z Kupoli. Kochani, podsumujmy dotychczasowe rady. Po pierwsze, według mnie niedobrze na naszą psychikę będzie działało teraz bombardowanie się non-stop informacjami. Natomiast, ile kto ich powinien czytać w ciągu dnia, tego nie umiem zupełnie rozstrzygnąć, doradzić. Natomiast co na pewno doradzam, to do to, żeby to nie była pierwsza rzecz rano, po jaką sięgamy. Rano jest czas modlitwy. Jeżeli człowiek się rano pomodli i cały dzień powierzy Bogu i odda się pod opiekę Najświętszej Marii Panny, to potem, nawet jeżeli już się nie powstrzyma i będzie bombardował się tymi informacjami, to miejmy nadzieję, że one będą już przepuszczone przez filtr tej naszej porannej modlitwy. Kochani, chciałbym też przytoczyć wam modlitwę, którą ja ostatnio odmawiam. Mam ją nawet ustawioną, uwaga, jako tapetę na swoim telefonie. Ta modlitwa brzmi tak, i myślę, że można ją odmawiać kilka razy dziennie: O Pani moja, o Matko moja, ja cały się Tobie ofiaruję. A na dowód tego, że Tobie oddany, poświęcam Ci oczy moje, uszy moje, usta moje, serce moje i całego siebie. Gdy przeto Twoim jestem, o dobra Matko moja, zachowaj mnie i strzesz jako rzeczy i własności swojej. Amen. Treść tej modlitwy umieszczę pod tym filmem na samym dole. Kolejna moja nieproszona rada na ten czas to jest, żeby zrobić rachunek sumienia i pójść do spowiedzi. To nie dlatego, że wieszczę, że niedługo coś naprawdę złego będzie się działo nam osobiście. Co do takich hipotez, ja w ogóle nie będę się o coś takiego silił, bo nie wiemy tak naprawdę co będzie. Natomiast to jest czas, w którym wszyscy jesteśmy po angielsku tak trochę mówiąc, w tak zwanym alercie. Czyli wszyscy mamy trochę bardziej obudzone zmysły i może trochę bardziej trzeźwe spojrzenie. Na proporcje, na priorytety, na to, co w życiu tak naprawdę jest ważne. Ten czas moim zdaniem warto wykorzystać ku temu, wykorzystać to, że jakby no, mija uśpienie, więc nagle tak naprawdę możemy zobaczyć rzeczy w odrobinę bardziej realnych proporcjach. I myślę, że rachunek sumienia wykonany w takim stanie może być wykonany odrobinę bardziej skutecznie. Powiedzmy w ten sposób, niż w czasach uśpienia. Kolejna moja nieproszona rada na ten czas jest chyba taka, żeby z naszymi przeciwnikami światopoglądowymi, mówię tylko o światopoglądzie, jeżeli ktoś reprezentuje interesy wrogie Polsce albo wrogie Kościołowi katolickiemu i świadomie działa na niekorzyść tychże, to oczywiście tutaj nie za bardzo widzę jakiekolwiek pole do współpracy, niezależnie od tego, jak trudne są czasy. Natomiast jesteśmy często otoczeni też ludźmi, którzy nie są świadomymi przeciwnikami, tylko są przeciwnikami światopoglądowymi, czyli oni gdzieś tam inaczej widzą rzeczywistość. I jestem zwolennikiem raczej teraz takiego postępowania, żeby pozwolić im samemu dojść do pewnych wniosków. Czy rzeczywiście najważniejsze tematy to są temat ekologizmu, czy rzeczywiście to, że ktoś ma 56 płci? to jest teraz jakby motyw przewodni tak naprawdę ludzkości i tak dalej. Jeżeli teraz będziemy jakby konfrontować się z tymi ludźmi i mówić haha, co teraz gdzie jest twoje 56 płci, albo gdzie jest ślad węglowy i gdzie jest Greta Thunberg teraz i tak dalej, to to chyba więcej złego zrobimy niż dobrego. Więc każdy teraz taki światopoglądowy, powiedzmy. No, lewicowiec, nie mówię o aktywistach za bardzo, nie mówię o ludziach, którzy mają w tym interesy i robią to świadomie. Reprezentują siły wrogie Polster i wrogie Kościołowi świadomie. Nie mówię o nich. Mówię o całych rzeszach ludzi, którzy gdzieś tam światopoglądowo stanęli po, po pewnej stronie. Więcej złego zrobimy teraz, jakby konfrontując się z nimi. Lepiej chyba zostawić moment na, na przemyślenia własne w takiej sytuacji. To jest taka moja. Rada. I teraz jeszcze kolejna. Myślę, że większość z Was wie już, że w internecie jest inaczej niż w rzeczywistości. Natomiast, jeżeli jest ktoś, kto właśnie teraz przez to, że zły dobiera się do człowieka od strony psychiki, czyli próbuje rozdygotać człowieka, jeżeli ktoś bez filtrów patrzy na internet, no to może łatwo paść jakby ofiarą manipulacji. Internet, również polski internet, jest w pełni zinfiltrowany przez troli. Jeżeli chodzi o Polskę, to powiedziałbym, że głównie przez troli Putina. To może Wam się wydawać jakaś kompletnie odjechana teoria spiskowa, natomiast no, mówię Wam, jak ja widzę rzeczywistość, jak ją odczytuję po kilku już latach takiej analizy dosyć uważnej, tego, co dzieje się w polskim internecie. Tam jest inteligencja dosyć duża i sposoby manipulacji opinią publiczną, sposoby manipulacji tego, co ty masz myśleć i czuć, są dosyć wysublimowane. Więc to nie jest tak, że, haha, ja jestem na takie rzeczy odporny. Mało kto jest na takie rzeczy odporny. Bardzo często treści płynące z internetu, głównie w komentarzach. Bo oczywiście bezpośrednio od różnych mediów, czy tam jakiś tam onet, czy coś tam ktoś pisze, no to to jest, powiedzmy, jakiś redaktor. Natomiast potem pojawiają się komentarze. Pod każdą praktycznie treścią mogą się pojawiać komentarze. Jeżeli ktoś będzie zbyt bezkrytycznie czytał te komentarze i będzie myślał, o, tak myśli społeczeństwo polskie, no to nie bierze pod uwagę tego, że ten obraz jest zwykle doskonale zmanipulowany przez trolle. Jaki jest z tego wniosek? No tutaj powiedziałbym tak: oczywiście najlepiej za dużo teraz nie siedzieć w internecie, nerwicowo po kilka godzin, czytać przeróżne komentarze. Natomiast jeżeli już ktoś to robi, to powiedziałbym, że wpisy, takie, które wprowadzają jakby error w Twojej głowie, nie wiesz o co chodzi, to przyjmij taką hipotezę za prawdopodobną, że większość tamtych komentarzy nie piszą zwykli kowalscy, którzy siedzą sobie w domach, podobnie jak Ty, i piszą na klawiaturach swoje szczere opinie. Tylko, że to jest sterowana operacja. I teraz to jest chyba jeden z nielicznych przypadków, kiedy naprawdę radziłbym zaufać swojemu własnemu rozeznaniu bardziej niż czemuś, co czytamy w komentarzach. Niezależnie, ile czasu poświęciłeś na, powiedzmy, pielęgnowanie swojego rozumu, pielęgnowanie jakoś swojego ładu wewnętrznego, to i tak radziłbym bardziej zaufać swojej intuicji i swojemu rozumowi niż obrazowi płynącemu z komentarzy. Z komentarzy pod czymkolwiek. Filmikiem, artykułem, kochani, czy są jeszcze jakieś inne nieproszone rady, które chciałbym powiedzieć? No, to, co się wydarzyło teraz na Ukrainie, oczywiście czyni bardzo mało prawdopodobnym to, żeby ktokolwiek jeszcze kiedykolwiek wrócił do tematu pandemii czyli co zrobiono ze światem w latach 2020-2021. No więc tutaj rzeczywiście teraz chyba jest czas Stawania wobec nowej rzeczywistości, natomiast to jest chyba ważne, żebyśmy przynajmniej mieli świadomość, że tak właśnie dzisiaj, od czasu kiedy każdy człowiek praktycznie ma już w swojej kieszeni urządzonko, z którego non-stop ktoś może próbować z nim coś robić, że tak właśnie steruje się dzisiaj w ogóle opinią publiczną, całą cywilizacją ludzką, tak naprawdę, że uwaga człowieka. Ma jak małpy w zoo, powiedzmy, im się tutaj coś pokaże, czy tam ona ma skakać z tematu na temat i błyskawicznie z, z czegoś, co wymagałoby wielu analiz i, i wielu jakby odpowiedzi, czyli co się stało na świecie w roku 2020 i 2021. Teraz ta uwaga ma być kompletnie skierowana na coś innego. Rozumiem to, że to jest naturalne, natomiast gdzieś tam resztką naszej pamięci, niezależnie od tego, co przyniesie ten czas warto żeby nasz rozum nie abstrahował od tego co dzieje się na świecie w czasie w którym nasza uwaga teraz skierowana będzie na wschód w tym samym czasie dopiero co w Kanadzie wydarzyła się rzecz kompletnie bez precedensu czyli wykorzystanie po raz pierwszy tak naprawdę tego że większość pieniędzy dzisiaj Mamy w postaci pikseli na naszych ekranach premier Kanady Justin Trudeau, protegowany Klausa Schwaba swoją drogą. Kiedy wymieniam nasze nazwiska, takie jak pani Merkel, nawet Władimir Putin i tak dalej, oni wszyscy byli młodymi globalnymi liderami Światowego Forum Ekonomicznego. Ale coś, z czego jesteśmy bardzo dumni, to to, że młode pokolenie takie jak Justin Trudeau, prezydent Argentyny i tak dalej, udało nam się spenetrować, przeniknąć do gabinetów. No, wykorzystał, kochani, fakt, że nasze pieniądze dzisiaj są głównie jako piksele na, na ekranach, do tego, żeby spacyfikować protest. Ten konwój wolności w Kanadzie został w końcu rozbity. I głównie zrobiono to nie przez siłę fizyczną, chociaż też, natomiast głównie przez zamrożenie dostępu do własnych pieniędzy. Ludzi, którzy nie tylko brali w tym udział. To są trzy przypadki. Tam jest kobieta, samotna matka, która wpłaciła 50 dolarów na ten konwój wolności, czyli teoretycznie na coś, co jest w demokracji czymś zupełnie oczywistym. Protest przeciwko działaniom władz. Ona wpłaciła 50 dolarów. Samotna matka, i w momencie, w którym zamrożono jej konto bankowe, musiała żebrać po znajomych, no bo nagle idzie do bankomatu albo chce zapłacić kartą za jedzenie. Nie ma. Jej własne pieniądze są w tym momencie, jej, jej dostęp do własnych pieniędzy został zablokowany. Robiono to również nie tylko z osobami, które organizowały ten protest albo brały w nim udział, ale na przykład no taka bardzo medialna jest sytuacja pana, który przynosił im pizzę. Miał pizzerię, ci ludzie tam po prostu protestowali w tych ciężarówkach, a oni o nosił darmową pizzę. Ten człowiek nie ma dostępu do teraz do swoich pieniędzy. Również był tam człowiek, który nosił im kawę. Miał też kafejkę, bardzo blisko tego miejsca, przynosił im kawę. Ten człowiek również nie ma teraz dostępu do swoich pieniędzy. Justin Trudeau wprowadził Emergency Act, tak zwany, że niby prawie stan wojenny mamy w Kanadzie. Teraz już go zniósł, po tym jak ten konwój został w pełni spacyfikowany. Natomiast jasnym jest, że nasza uwaga nie będzie na te rzeczy skierowana. Nasza uwaga pójdzie teraz zupełnie w innym, w innym kierunku. Kochani, podsumowując ten odcinek. Technika działania złego na człowieka zmienia się z dnia na dzień. Do tej pory było to usypianie człowieka, dzisiaj jest to przestraszenie człowieka. Niepokój i lęk. To są teraz techniki, które będą na nas stosowane, aby odciągnąć nas od. Boga. Więc za wszelką cenę zaczynaj dzień od modlitwy, a nie od tego, żeby od razu sprawdzać telefon. Po drugie, proszę, odmawiaj Różaniec. Po trzecie, wykorzystaj teraz ten czas takiego alertu yy, pełnego na zrobienie rachunku sumienia. Bardzo możliwe, że on będzie lepszy niż te, które robiłeś ostatnio. Po czwarte, nie ufaj temu, co widzisz w komentarzach od ludzi. Temu nie ufaj absolutnie, chyba komentarzy, co piszą ludzie, w ogóle nie warto czytać. Tak uważam. Lepiej jest, jeżeli już w ogóle, to czytać po prostu artykuły. Natomiast jakie są pod nimi komentarze? Za wyjątkiem oczywiście komentarzy pod moim filmem, bo tutaj mądrzy ludzie piszą. Natomiast ogólnie budowanie takiego obrazu, co myśli społeczeństwo, bo ja coś myślę, a ciekawe co myślą inni na podstawie komentarzy pod artykułami filmami, to jest poddanie się manipulacji. Jeżeli nie mamy świadomości jakby tego, jak to działa, i włączonych w głowie wszystkich filtrów. Kochani, jeżeli ktoś ma chęć, napiszcie w komentarzu, co myślicie o tych moich nieproszonych radach na ten czas. Jeżeli ktoś myśli, że ma jeszcze jakąś mądrą radę dla pozostałych katolików, których chciałby na ten czas udzielić, to bardzo proszę, napiszcie to w komentarzu. Myślę, że ten film to będzie film, pod którym postaram się czytać wszystkie komentarze. Co w przypadku poprzednich filmów nie zawsze mi się udaje. Jeżeli chociaż część tych rad dzisiaj wydaje wam się sensowna, to proszę od teorii przejść do praktyki, Kochani. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Człowieku rozumny. Trzymaj się, niełam się i bardzo, bardzo dziękuję za Twój czas z Panem Bogiem.